Witajcie kochani w ostatnim vlogmasie Mody Eko Kreatywnej. To jest chyba z tego co pamiętam 9 mój odcinek świąteczny i dzisiaj pokażę Wam kilka fajnych rzeczy. Pokażę Wam mini haul zakupowy z Dumpexu, kilka strówek świątecznych, co będę nosić w święta między innymi. Oraz pokażę Wam moją choinkę, niektóre prezenty, które kupiłam, w tym jeden prezent dla mnie. Zapraszam. Zanim przejdę do tych wszystkich rzeczy, chciałam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, przywitać nowych subskrybentów, również bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmiki. Bardzo proszę też o polubienia na filmikach i o subskrypcje, bo wiecie, że kanał może się rozwijać tylko wtedy, kiedy ma dużo widzów, coraz więcej widzów, no i bardzo, bardzo mam już dużo planów na nowe programy, między innymi, jak już mówiłam, stylówki na lata 70., 80., stylówki sylwestrowe już w następnym programie i zaproszę Was też na moją piosenkę, która się będzie nazywać The Distance Song i będzie dla wszystkich osób, które muszą znosić rozłąkę w święta z bliskimi. No i będzie też to taka piękna w stylu irlandzkim piosenka miłosna. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. To już niedługo w święta. Tymczasem, kochani, przedświąteczny program, więc chcę Wam jeszcze pokazać ostatnie moje takie przygotowania świąteczne, między innymi moją choinkę i prezenty, które zapakowałam już. Jeszcze jest kilka rzeczy, których nie zapakowałam, to też dzisiaj Wam pokażę. Mianowicie drobne zakupy, dodatki świąteczne. Ale tymczasem zobaczcie, tutaj nagrałam Wam trochę dekoracji z mojej sypialni. Dołożyłam do moich świątecznych, zimowych powiedzmy zasłon takie łańcuchy błyszczące w kolorach, które mi tam pasują. Mają w sobie taki seledyn i złoto. I takie retro bombeczki, różne fajne, które pasują też kolorystycznie właśnie do sypialni, bo moja sypialnia jest w turkusowym i różowym głównie, z jakimiś dodatkami. W takim bardzo starym stylu. No i zobaczcie też, tutaj pokazuję mój salon, który już wygląda naprawdę bardzo świątecznie. W ogóle kolory mojego salonu w zimie są takie czerwone, nasycone, więc to wszystko mi się bardzo kojarzy z Bożym Narodzeniem. Nie wiem jak Wam. Płonie ogień w kominku i tutaj zobaczycie też Wiktora z kotkiem na kanapie. I popatrzcie, prezenty są pod choinką, oczywiście już. To jest wieczorem, wczoraj nagrane, więc chciałam Wam pokazać ten nastrój właśnie taki wieczorem, kiedy już nie ma tych głównych świateł i są tylko zapalone właśnie te lampki, jakieś takie poboczne światła i nadaje to taki wspaniały właśnie świąteczny nastrój. Mi się to bardzo podoba. No i zobaczcie teraz troszeczkę zbliżenia na moją choinkę. Ta choinka jest bardzo śmieszna i powiem Wam, że ta choinka jest tam z odzysku. Jakim cudem? Jakieś 2 lata temu kupiłam choinkę Donicy. To jest jodła. Bardzo piękna jodła i oczywiście po świętach ją zabezpieczyłam, na wiosnę ją posadziłam i sobie pięknie rosła, aż do czasu, gdy sarenki z lasu, ponieważ nie mam ogrodzenia, przyszły i troszkę jej zjadły. No i niestety tak wygryzły dół, że ta choinka po prostu nie wygląda zbyt reprezentacyjnie w moim ogrodzie. Stwierdziłam, że w związku z tym utnę ją troszkę ponad ziemią, no i będzie z niej choinka tymczasem na Boże Narodzenie, a na wiosnę albo w przyszłym roku kupię znowu choinkę w donicy i spróbujemy od nowa tego procesu, posadzę nową choinkę, która już nie będzie miała wygryzionych gałęzi. No i dlatego, kochani, ta choinka, tu widzicie, jest taka, ma taki długi pieniek, bo wycięłam te powygryzane gałęzie, no i ma przepięknie rozbudowaną za to szeroką górę. Myślę, że wygląda całkiem w porządku. Nie jest to może takie typowe drzewko choinkowe, ale jest przepiękna, bardzo gęsta i przepięknie pachnie, bo to jodła. Także jestem zadowolona z tej choinki i musiałam ją postawić troszkę wyżej, żeby była wyższa. No i tutaj niektóre moje ozdoby, które oglądaliście, są na choince. Prezenty co roku pakuję inaczej, ale tutaj kilka takich prezentów dla rodziny. To też zależy od rodzaju prezentu, jak one są zapakowane. No i przechodząc tymczasem do prezentów, dalszy ciąg, to pokażę Wam teraz jeszcze jedną rzecz, którą właśnie niedawno jeszcze dokupiłam dla jednej osoby, nie powiem dla kogo, ale tak mnie zachwyciła, że stwierdziłam, że muszę to kupić. Zobaczcie, w Lumpexie za jakieś 14-15 zł, coś koło tego, kupiłam przecudowny szal. On jest w bardzo modnym kolorze, takim, ja bym powiedziała, taki szafranowy, żółty, no jak powiedziała, taki musztardowy, ale bardziej to jest szafran
żółć szafranowa taka właśnie i ma w dodatku takie śliczne, ciemnozielone, morskie jakby wzorki na sobie. I ona jest z takiego materiału, troszkę wygląda jak to jak bukle, zobaczcie. Naprawdę przecudowny szal, ma takie długie frędzle, jest bardzo ciepły i miękki. Postaram się troszkę to tutaj przybliżyć, zobaczcie. Bardzo miękki. I co mnie zdziwiło, bo byłam przekonana po dotknięciu tego szala, jest taki myziaty, że to jest jakiś akryl albo poliester albo coś takiego. Tymczasem okazuje się, że cudowny skład ma ten szal. No i wtedy to już kupiłam go absolutnie natychmiast. Mianowicie jest to wiskoza z lnem. W ogóle bym nie powiedziała w życiu. No jest to tak utkane, ale no sami przyznajcie, przecudowny kolor i wzór. No jest nówka, naprawdę. Bardzo piękny, nowy szal i myślę, że ta osoba, dla której go przeznaczam, właśnie na gwiazdkę, będzie bardzo, bardzo zadowolona. Ja bym była. Więc sądzę, że ja jestem dość wybredna, że jak ja bym była zadowolona, to na pewno podejrzewam, że inni też. Aczkolwiek oczywiście ludzie mają różne gusta, ale tym razem wydaje mi się, że to jest coś uniwersalnego, w dodatku w modnym kolorze i wydaje mi się, że kolorze, który ta osoba będzie lubiła. No więc bardzo fajny zakup. Druga rzecz to też szalik i w podobnej cenie był. A tym razem dla mnie, bo wiecie, ja lubię takie szalone rzeczy, lubię takie kolorowe rzeczy, szczególnie czasami mam taki nastrój, żeby coś takiego szalonego nosić. Kupiłam przesuper szalik z Benettona, zobaczcie jakie to jest długie, to jest jeszcze podwójne. Pokażę Wam to z daleka, zobaczcie, taki długi szalik. I naprawdę ten szalik jest świetny, bo to jest 100% wełna. Odrobinkę gryzie, ale taki szal się nosi naprawdę jak jest zimno, bo tym się można owinąć, nie wiem, z 50 razy. No nie, żartuję oczywiście, ale patrzcie. Jakbym tak dobrze się postarała, jeszcze mogę zrobić z tego komin. Zawinąć to na głowie. A teraz nie będę robić, bo się boję, że włosy mi się całkowicie zmierzwią. W każdym razie śliczne kolory, a szczególnie do takich ubrań, którym brakuje trochę koloru wierzchnich, czy do beżu, czy do jakichś takich ponurych czerni, to może super ożywiać, jak sądzicie? Ja uważam, że piękna rzecz, no i wełna, więc jak najbardziej warto było to kupić. Dawno nie widziałam tak ładnego markowego szala. Uważam, że 15 zł czy 14, jak za taki szalik, to jest naprawdę niewiele. Także super zakup, mi się wydaje. No i teraz, moi drodzy, przejdę już do stylóweczek. A mianowicie, aha, jeszcze jedna rzecz, którą zakupiłam i która jest związana z prezentami, pokażę Wam. Mianowicie to jest prezent dla mnie gwiazdkowy i no niestety jest to nowa rzecz. Mam troszkę mniej wyrzutów sumienia, bo przecież wiecie, że ja mam to wyzwanie, nie kupuję nowych ciuchów w 2020, no ale w zasadzie to jest prezent, bo powiedzmy, że został mi kupiony oczywiście po moim przymierzeniu, no więc no nie kupiłam go ja. Natomiast wiąże się z tym taka historia, że postanowiłam pomóc jednej pani, której wnuczka na Facebooku dała taki post, ogłoszenie, że w Krakowie na Floriańskiej posiada właśnie jej babcia sklepik z kapeluszami i ten sklepik przez całego koronawirusa zaczął podupadać, a to naprawdę była taka jedna rzecz, którą ta pani bardzo kochała, o którą dbała i to było jej takie oczko w głowie, cel jej życia i jakby no bardzo mi się żal zrobiło, żeby coś takiego, taka mała krakowska firma upadła i żeby ta pani po prostu nie miała już celu, no bo tak to jest ze starszymi ludźmi, że często jak tracą taki cel życia, to no bardzo szybko takie osoby podupadają na zdrowiu i no niestety. Także stwierdziłam, że to będzie świetny cel i ta pani ma naprawdę przepiękne kapelusze, bardzo dobrej jakości i postanowiłam, że ją wesprę w ten sposób, jednocześnie zapewnię sobie na wiele lat piękny kapelusz, no i tak jak mówię, to jest prezent, więc odkładam tą sprawę na bok. Sami ocencie, czy zawiniłam jakby tutaj kupując tą nową rzecz. Jednak mi przyświecał głównie ten cel pomocy tej pani, bo tak naprawdę mogłam ten kapelusz po prostu kupić w styczniu. No ale jakby po tym apelu zdecydowałam się, że chcę taki właśnie prezent gwiazdkowy. No i kapelusz jest przecudowny, jest w takim kolorze khaki, zobaczcie. Zrobię Wam stylówki w nowym roku z tym kapeluszem, bo mam właściwie dużo rzeczy, które do niego pasują. On jest w takim nowoczesnym stylu i to jest wełna oczywiście. Firma Polka P i to jest
Polkap. Skoczowska fabryka kapeluszy, więc polska firma, w dodatku wspierajmy polskie marki jak najbardziej, tym bardziej, że to jest super jakościowa rzecz. I teraz tak wygląda w tym kapeluszu. Wydaje mi się, że spoko, naprawdę. Oczywiście do tego outfitu, który mam na sobie, zupełnie to nie pasuje, ale no, żebyście zobaczyli, jak prezentuje się na głowie. Po prostu taka tylko dla Was tutaj przymiareczka. Jak mówię, stylóweczki jeszcze z tym kapelusikiem zrobię. Ale myślę, że jest całkiem twarzowy. No i to jest rzecz, co prawda, niezbyt tania, ale na pewno na wiele, wiele lat, jeżeli się o nią dba. Także mój prezent gwiazdkowy już jest. Kochani, i teraz w czym pójdę na święta? Stylóweczki już Wam pokazywałam świąteczne, ale teraz pokażę Wam, co zdecydowałam się włożyć. I mianowicie, jedną z tych rzeczy, które na pewno włożę, i to będzie raczej mój strój na pewno na Wigilię, to jest to, w czym jestem. Już widzieliście tą stylówkę, tylko Wam teraz przypominam. Właśnie ta stylóweczka to jest z tą jedwabną bluzką vintage i ze spódnicą promodu z wełny, czerwone szpilki od Michaela Kosa i taki piękny retro paseczek w kolorze złotym z tutaj z takimi drzetami diamencikowymi. No i tak się to prezentuje. Uważam, że jest bardzo odświętnie i elegancko. Pierwszy dzień świąt mam dwie opcje i mianowicie będą to w razie zimniejszej pogody golfik czerwony i spodnie z wysokim stanem, i to będzie ta stylówka Ewy, którą kiedyś Wam pokazywałam w programie ze stylówkami widzów. Nie, bardzo fajnie, Ewa, że mi podpowiedziałaś ten zestaw, bo właśnie zamierzam go ze sobą wziąć do rodziny. I druga stylówka, taka alternatywna, to będzie na taką rodzinną, intymną kolację. Zamierzam włożyć przepiękną spódnicę ze skóry i zobaczcie, to jest ta spódnica, którą też już widzieliście, cudowna francuska spódnica ze skóry i zamszu czarna, i do tego postanowiłam włożyć wełnianą bluzkę z dekoltem, takim dekoltem z koronką. To jest wełna z jedwabie, bardzo, bardzo przyjemne w dotyku, cieplutkie, miłe, no i elegancki ciuszek. I on jest bardzo dopasowany do ciała i fajnie się w tym naprawdę czuje. Do tego również paseczek elegancki i naszyjnik z gwiazdkami, który też widzieliście w holu, w stylówkach świątecznych i w holu, tak? No i do tego szpileczki jakieś takie właśnie mogą być opalizujące, ewentualnie bardzo obcisłe kozaczki czarne, które mam, też będą wyglądać moim zdaniem do tego przepięknie. No i ta stylówka jest bardzo elegancka według mnie. To jest taka typowa stylóweczka w stylu lat 50. I no, do mnie ten styl bardzo przemawia. Wiem, że to nie jest w każdego stylu, ale chyba to jest też jedna z moich ulubionych stylówek na święta. I to będzie właśnie ten pierwszy dzień świąt. Myślę, że tak właśnie się ubiorę na wieczór. No i jeszcze została mi stylóweczka na drugi dzień świąt. To będzie stylówka z takimi spodniami. Spodnie już też pokazywałam, dzwony, teraz wracają do łask dzwony, z H&M-u, z takim szalem i z bluzką, którą też już widzieliście, jeśli oglądaliście wcześniejsze programy, z taką koronką na rękawie, to jest jedwab z kaszmirem, bluzeczka taka elegancka, ona jest w kolorach tutaj zbliżonych do tego beżu na spodniach. Zobaczcie, te spodnie mają takie tłoczenia i złotą nitkę, więc one są naprawdę odświetne. Nie wiem, na ile będę w stanie Wam pokazać efekt, jaki robią te spodnie. Są takie dosyć grube, ale bardzo fajnie leżą i są mega wygodne, więc to jest coś naprawdę świetnego. Można w tym spokojnie sobie jeść, siedzieć długo i nie jest nam niewygodnie, nie jesteśmy skrępowani. I zobaczcie, ten szal, który do tego włożyłam, to jest ten szal, to jest taki kaszmirowy szal indyjski, wyszywany takimi koralikami, więc wygląda też bardzo odświętnie. To jakby nawiązuje do tej złotej nitki w spodniach. No i w zasadzie tutaj się powtarzają te wzory, bo to są właśnie takie indyjskie wzory, taki tak zwany paisley po angielsku, czy też wzorek turecki. Prześlicznie to wygląda według mnie właśnie ten szal z tymi spodniami. No i bardzo, bardzo fajna stylówka. Do tego pozwoliłam sobie takie buciki na lata 60. trochę, czy 60. 70. powiedzmy, z takimi klamerkami srebrnymi, one bardzo szeleszczą, ale fajne, bo one są takie beżowe z lekko takim zielonkawym odcieniem,
co bardzo fajnie do tych spodni wygląda, według mnie. No i kochani, właściwie to są moje takie stylówki świąteczne, bo na Sylwestra będę robiła kolejne już stylóweczki i już zobaczycie je za kilka dni. Tymczasem jeszcze chcę Wam pokazać jedną dodatkową stylóweczkę, taką inspirację świąteczną, bo jakiś czas temu pokazywałam Wam w holu taką sukienkę z wełny firmy Yoshi, taka bardzo fajna skandynawska firma niszowa. Ona jest bardzo też wygodna, ta sukienka, bo ona jest taka rozciągliwa. No i zobaczcie, właśnie z tą bluzką, którą mam na sobie, tą sukienkę z tą bluzką. No i myślałam też o golfie jakimś, bo też chyba fajnie wyglądałby obcisły golfik, ale powiem Wam, że te golfy, które mam, albo za ostre mi się wydawały do tego, ten czerwony był za ostry, albo zbyt mdłe, więc jakoś stwierdziłam, że chyba nie golf. No i wydaje mi się, że ta bluzka w takim bardzo fajnym odcieniu właśnie do tej zieleni bardzo ładnie i odświętnie wygląda. Do tego paseczek w kolorze sukienki, żeby on już tak nie robił nam kolejnego odcięcia. No i odświętne rajstopki, te, które mam na sobie z tą złotą nitką. I te same butki, co przed chwilą pokazywałam w takim stylu właśnie lata 60. Ta sukienka ma bardzo fajne takie 3D rękawy z takimi tutaj ozdobami, co jest naprawdę barokowe takie. Jeżeli lubicie taki styl właśnie taki trochę bardziej ozdobny, romantyczny, barokowy, to będzie bardzo fajny pomysł mieć taką właśnie sukieneczkę z takimi ekstra eleganckimi i odstającymi rękawami. No, uważam, że fajna stylówka. Nie wiem, czy do końca to jest w moim stylu stylówka, ale na pewno kiedyś się tak ubiorę i ta sukienka bardzo, bardzo jest fajna i wygodna i powiem Wam, że spodobała mi się ta stylóweczka, mimo że tak jakby nie jest to może taki mój topowy styl. Ciekawa jestem bardzo, co Wy o tym myślicie, jak się Wam podoba ta stylówka. No i ta sukienka kojarzy mi się w ogóle z choinką, bo ona jest w takim zielonym, nasyconym kolorze, takim butelkowej zieleni. I właśnie przez te ozdobne rękawy mi się to kojarzy z takim świątecznym drzewkiem, nie wiem dlaczego. Coś takie skojarzenie to budzi. No i moi drodzy, w zasadzie to by było wszystko na dzisiejszy program. Zamierzam teraz zabrać się właśnie za pieczenie ciast. Będę piekła wspomniany wcześniej orzechowy mazurek z takim przepysznym, z taką przepyszną, kruchą bezą z orzechami na wierzchu i z powidłem. Podam Wam przepis, jeżeli byście chcieli coś takiego pysznego, bardzo pasującego do świąt, to zachęcam, żebyście spróbowali zrobić. Nie jest to łatwy przepis, ale to jest przepyszne. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie jadłam, jak chodzi o słodycze. Także zapraszam serdecznie Was już na następne filmiki i oczywiście życzę Wam wesołych świąt, cudownej Wigilii, wymarzonych prezentów i już do zobaczenia za kilka dni. Pa, cześć!